tym roku ta frekwencja to 22% uprawnionych. Pokazuje to wyraźnie, że coraz więcej osób nie tylko wierzy w to, że jest to bardzo ważne narzędzie, ale też korzysta z tego, co się udaje zrealizować. W ramach budżetu obywatelskiego z niemal 150 propozycji zostanie zrealizowanych w przyszłym roku 26 zadań. Pilani wybrali łącznie 11 zadań dużych oraz 15 mniejszych. Łączna kwota do wydania na te inwestycje to 3 miliony złotych. Sztandarowym projektem ma być ławeczka Stanisława Staszica, która stanie na placu Konstytucji 3 maja. Wśród wybranych zadań dominowały te sportowe, infrastrukturalne i rowerowe. Nowa płyta boiska przy Stadionie Miejskim oraz ulicy Złotej, czy rozbudowa bazy sportowej przy gimnazjum nr 4 to tylko niektóre z przykładów. Pilanie chcieli też podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolach nr 13 i 18 oraz zespole szkół nr 3, czy nowych chodników i remontów ulic. W ubiegłym roku do realizacji mieszkańcy miasta wybrali 23 zadania. Ponad połowa z nich została zakończona, a reszta czeka na realizację jeszcze w tym roku.